panie Abukadra. No. Widzowie już patrzą. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Słuchajcie, dzisiaj z innej beczki. Karwat maluje ściany w siłowni, a my jedziemy z Krzysztofem i z kamerzystą, naszym przystojakiem. Jedziemy kręcić zawody. My będziemy sędziować dzisiaj. Jedziemy w ten kurwanska pochmurny i deszczowy dzień do Rumi. Rumi na zawody Strongman. Dzisiaj jesteśmy w roli sędziów, a zawody gramy dla małej dziewczynki, która jest chora. Także tak, przyjemny z pożytecznym. Będzie tam licytacja jeszcze gadżetów, także dzisiaj przy okazji... Ja wziąłem ze sobą takie skromne gadżeciki też na licytację. To są te, w których walczyłem. Jeszcze trzeba podpisać, zdobyć jakiś biały marker, podpiszemy, damy, niech tam ktoś się cieszy, a no, dla dzieciakowi zawsze można pomóc. Fajny gadżet, a przy okazji, tak jak Krzysiek powiedział, można komuś właśnie pomóc. Dokładnie. Kogo spotkamy na miejscu? Więc fajnie. No na miejscu fajnie. Też będzie, na miejscu, no poza strongmanami, tak? No to na miejscu też będzie Arek Tańcula ma być. No ciekawe, czy Shelly też przyjedzie razem z nim, wczoraj się widzieli. Shelly nie przyjedzie chyba, bo Shelly będzie miał, wiesz, dosyć po wczorajszym. Konferencja jest dzisiaj Fejmu Shelly'ego. A, konferencja Fejmu Shelly'ego, to Shelly nie przyjedzie, to będzie tylko Arek Tańcula. No. A teraz idziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodni i... Tak. Fajnie zapowiada się dzień, w każdym bądź razie. Dokładnie, dobra. Fajnie się zapowiada niedziela. A jeszcze nie chciałem wam powiedzieć... A, to nie będę mówił. Dziękuję. Chcesz wody zapalić? Przepraszam, można zdjęcie? To nie. Można? No pewnie. Wiesz, mam zdjęcie z Festerem, zadam się. Ja grałem w tym filmie. Na autostradzie jesteśmy pod Poznaniem. Z Sejkiem. Idziemy coś zjeść, a wy macie dużo zapytań o to, także niedługo będą. Niedługo właśnie będą koszulki, tam o limitowaną wersję słyszałem, że dużo komentarzy czytałem, bo ja czytam komentarze, że chcecie limitowaną koszulkę. Dziękuję. Ja też czytam komentarze, ostatnio tak sobie przeczytałem, parę komentarzy było takie, że nie powinniśmy się wypowiadać na tematy polityki. A właśnie, kurwa, będziemy się wypowiadać na tematy polityki, bo ja żyję w tym kraju, kurwa, i chcę, żeby było dobrze każdemu, no. Dlaczego mam się nie wypowiadać, co ja jestem, kurwa, gorszy, żeby się nie wypowiadać? A, wolność słowa, wolność Tomku w swoim domku. Ale to nie chodzi o to, bo niektórzy uważają, że na tematy polityczne to mogą się wypowiadać tylko politycy albo profesorowie czy coś. Pamiętajcie o tym, że drugim prezydentem w wolnej Polsce był, kurwa, elektryk po podstawówce, więc... Każdy może się wypowiedzieć na temat, jaki chce. No. Ja chciałem coś powiedzieć. Nie wysyłajcie mi wiadomości, że Pruszków mnie dojedzie za ostatni odcinek, bo ja mam to w kiju, kurwa. Ja tam mogę jechać w każdej chwili, kurwa. Mówi to lata kopyty, kurwa. Ty, kurwa, to łososie? Ja nie wiem, co to jest. Poproszę o jeden zestaw, aby zjeść w podróży. Dzień dobry. To jest rybka? Tak, tu jest rybka, mitej bezości. Nie, podeszwa, kurwa, od Adidasa. Cholewa, kurwa. To jest, przepraszam, czy to jest łosoś? To jest... Minta i bezości. Jak? Co to jest? Z kurczaka bez paniera. O, to proszę pana, poproszę, bo jestem kulturystą IFBB. Szykuję się na Mister Olimpię w tym roku, także zjem tą pierś. No, zjesz. Sedzić zjem ją. Kiedyś mój kumpel taki, znaczy mój kumpel, braciak mojego kumpla zostawił mamie kartkę. U pilotów, na stole. Mama, kup mi 3 pączki, abym wziął do szkoły i jedną bułkę, aby zjeść w domu. Słuchaj, wiesz co, ja coś ci powiem. Te pierogi z czym? Z mięsem? Znaczy, no miało być pierwszy... Tak, ale te pierogi z mięsem? To są ruskie. Ruskie, a ruskie z czym są? Ziemniakami. Z ziemniakami pierogi są? Nie, no to jest ser słomy. A, ziemniaki osobno, myślałem, że pieróg jest z ziemniakiem. Ty. Nie, to jest oddzielne. Z mięsem. Co jest w pierogu? Bruskie. To są bez mięsa. Bez mięsa. To są takie słone serce. A. To ja poproszę tą pierś, proszę pana. Tylko pierś i surówki. O! S'il vous plaît. Co to Kolesław? Co to Kolesław jest? Czesław? Kolesław? Dziękuję. Ja buraczki poproszę. Ja bez buraków. Jestem burakiem, to jem buraki. A buraki są zdrowe w ogóle. Jak tam mademoiselle mija dzień? W robocie, my też do roboty jedziemy. Ogląda mnie pani w telewizji? Fajnie jest, nie?
Dziękuję bardzo za komplement. Pani zapewne też jest fajną kobietą. A w tych czasach trudno o fajne kobiety, nie? Bo to wszystko wie pani. Pokolenie Instagrama. Same kurwiszonki na tym Instagramie, powiem pani szczerze. A panowie też full, surówki full. Jest, jest. Po angielsku Marlboro, potrafię tylko powiedzieć. No i co tam powiecie, przyjaciele w ogóle z kanału, nasi serdeczni. Jak tam wasza niedziela mija? Piszcie w komentarzach, co tam słychać u was. Wtorek. Co? Wtorek jak mija. Nie no, niedziela dzisiaj. Ale wtorek jest film. Ale wtorek będzie film. Jak tam po gali, panowie? Po gali. No fajnie było do tej gali. Ja powiem tak, były dwie dla mnie... No jedna walka to była konkretna, bo mi się podobała. Chłopaki się napierdzielali, dali z siebie wszystko. To był Lupa z tym... Z Pawłem, tak? Tywórskim. To był Paweł czy Piotrek? Paweł. Panu. No powiem ci, bardzo dobra walka. Podobała mi się. Kurde, szczerze mówiąc, to ja byłem za Lupą, wam powiem, bo Lupa fajny chłop, Lupa to jest taki gość, kurde, co się nie pierdzieli, wiesz, tego i tak dalej, ale tam trochę kondycji Lupie brakło, nie? No ale Lupa się dowiedział ile, tydzień przed walką, żeby no, to no właśnie, kurde. Szkoda go, no, bo Lupa jest waleczny chłopak, no. Lupa jest waleczny. Ale dobra walka była, ogólnie była bardzo dobra walka i jeden i drugi pokazał się naprawdę bardzo dobrze. Tak, ale powiem wam szczerze, z tego Tybura się śmieją, no wiadomo, Tybur to nie jest tam chłop z mojego pokolenia czy swojego, no nie, ale ten chłopak naprawdę warunki ma. Mimo tego, że wiesz, wiecie, on ma taki wizerunek jakiś taki, no każdy powie, no może laluś czy tam coś, ale ten chłopak się, napierdziela się ten chłopak, nie ma co gadać, kurde. Lupa też jest sztywny, no. Lupa też. No i druga walka, to co tam kto chce powiedzieć o Muranie czy o Kasio, ale dali dobrą walkę. Tak, naprawdę chłopaki dali dobrą walkę, Muran wytrzymał 4 rundy. Co tam o nim można powiedzieć, co tam co można powiedzieć, ale stał 4 rundy, ja to myślałem, że on po pierwszej to już tam braknie tlenu, ale jeszcze 3 wytrzymał, to mnie bardzo zaskoczył na pozytywnie. Ja myślałem, że on zdechnie po tej pierwszej rundzie, bo w pierwszej rundzie już był taki kapeć, że katastrofa. On wytrzymał do końca. Powiem ci, jak on przewalczył na następne 3 rundy, to powiem ci, ja nie wiem, nie? Wytrzymał do końca, naprawdę. Tam też oni gadają, a chuj wie, my ich nie znamy na żywo, wiesz. No nie, no Kaczor, no nie gadają, ten stary mówi, że będzie prezydentem RP, no to kurde. Jezu, ale to wiesz, to... Ale on to mówi na poważnie. Słuchaj, ja coś ci powiem. Są ludzie, przy których jak włącza się światełko kamery, zmieniają się o 180 stopni. Ja nie należę do takich ludzi, bo ja jestem non-stop pierdolnięty. Ryn do słowa widelec. Chudzielec. A to chudzielec? No, nawi. Ja nie wiem. Do chudzielec rym? Kaczor, rym do słowa chudzielec. Co? Rym do słowa chudzielec. Dobra, wąski, ja szczupły, wąski. Pizielec. Pizielec. Szczupły, wąski. Szczupły, rym, szczupły. Rym. Nie do rymu, nie do taktu, wsadź sobie dupę do kontaktu. Siema, dzięki za obiad. Dzięki, a panowie kręcą film do Gogloboxa? Z TTV, Gogloboks. Nie, tu akurat kręcimy na kanał, ale ogólnie jesteśmy z telewizji TTV i właśnie pozdrawiamy u nas na kanale naszą stację rodzinną. Tak jest. Ja również pozdrawiam. Trochę pozdrawiam. Pozdrawiam. Circle K. Dziękujemy kumplu za miłą obsługę. Dzięki, strasznie jesteś. Dzięki. Cześć. Idziemy nad morze. Odpowiem wam szczerze, że... O tej porze nad morzem nigdy nie byłem. Pan doktor Radzikowski sobie zażyczył spacer romantyczny nad morze. Więc nie sobie, tylko że jest ładna pogoda. Dlaczego mamy nie skorzystać, nie iść przywitać morza no, w tym roku, jak nie byliśmy? Ładna pogoda, ktoś może zrobić luna. Morze kojarzy mi się z Karwatem, bo dużo wody jest. Chociaż teraz wody nie ma. Bidor. Nie, teraz. Halo, król wodospadu. Karwat woda wygląda jak na 45 lat. Może wejdziemy do wody. Ale wiesz co by było, Abuz, jakbyś trzeci wykąpał? No. Tyle lajków. Abuz zaczyna morsować. Kurwa, się zamorsował na amen. Ale ładna pogoda, ślicznie jest. I zobacz, on mówi, w Rumi jesteśmy, ile jest od Rumia stąd? 10 km? A czy w Rumi można się napić rumu? Chyba góry są nad morzem. Weź się kurwa nie ośmieszaj. Weź się nie ośmieszaj. Karwat podczasował. Myślałem, że jest. Przestań, Jason. Że jest w Beskidach. Weź do mnie, weź przestań. Weź przestań. Jaki Czesław, kurwa. No przestań, Jason. Gościu i do mnie tak chodził. Powiedz, weź przestań. Kurwa. Co to je, mawy? Gołębie?
Co? Mewy. Fajki takie kiedyś były mewy. Były. Mentolowe. Mentole. Ale ładny obrazek mam. Ty zdjęcie nam musisz zrobić w ogóle. No. Nagrać chcę go. Idziemy? Wzruszyłem się po prostu. Wzruszyłem się tak może. Dramatycznie się zrobiło. Tak. Przez moment. Siemanko. Widoki. Yo, feel the flow. Kielbasa, paradox. Siemasz. Jesteś wzruszony. Tak, wzruszony rysiu. No. A ty? A ja nie jestem wzruszony, no, kurde. Ty Herkules, kurde. Superman. Ja tego nie powiedziałem, ja po prostu powiedziałem, że ja, a ja nie wzruszony. Jeszcze z 15 minut i będzie, gdzie tu jest jedzenie? Odnośnie jedzenia, to ty chodzisz i ględzisz od rana, staniemy, ale jeszcze bułkę to bym zjadł, albo nie jadłem. Albo coś ci powiem, no, bo właśnie... I ta twoja chuda szyneczka to teraz wyszła właśnie, no. Bo właśnie jest taka, na rozumiesz, sposobność, że nie jadłem faktycznie. No, powinieneś dostać teraz. A co ja zjadłem? Pierzi, trochę surówków? No, ale... No. Teraz powinienem wejść do jakiejś szaby, kupić ci plaster szynki i jedną gruszkę. No. A ty chcesz do mordy włożyć bułkę z maka. No zjadłbym właśnie coś takiego, co mi zaproponowałeś. I dojechaliśmy właśnie na halę widowiskowo-sportową. Kevin Lewron is here. Do Rumi. Sędziować fajne zawody. Napijemy się rumu. Jak widzimy, ludzie palą drzwiami oknem, będzie dużo ludzi, fajnie, super zawody. Może stąd trafimy do Rumunii od razu. Dobra, idziemy do środka. No jesteśmy już na hali. A z nami zawodnik Fame MMA. O mały głos nie był zawodnikiem Prime'u wczoraj. No ale dogadane było wszystko, dogadane było też z Fame'em, także normalnie mogłem zawalczyć. Nie, człowiek, który pokonał przyszłego prezydenta Polski tak naprawdę. Ale kurwa, już wpisane, wiesz, w CV, że pokonałeś prezydenta. No nie? Ale po walce obrażenia jakie odnosił? Ugryzienie w ramię? Wiesz co, kopnąłem go w kolano, to miałem rozwaloną nogę. Ale tak ale to nawet nie dostałem ciasta żadnego. Ugryźmy, no. Ja wiem. To taki Suarez polskiego MMA. On mówi, że Tyson. Z niego taki Tyson jak skoczyć dupy w urnamonkę. Jesteśmy w szatni z zawodnikami, z Dominikiem. Dominik to też prawie takich gabarytów jak reszta chłopaków. Tutaj jest Robert. Rafał, teraz założyli kanał na YouTubie, Chłopy na masie. No i jak tu widać na założonym obrazku, chłop jest na masie. Jeszcze nie, ja nie tylko pytam. Rafał Kowalarz jeszcze nie jest na masie, Kuba Szczechowski też chyba jeszcze nie jest na masie. Tak nie jest. Za to Robert, masz na strasie. Maciek jest na masie od 15 lat. Maciek, tak, no poważnie na niego, ty kurde. Maciek, czemu się startujesz? Chcę odpocząć po prostu. Mam dużo startów, zapowiada mi się też w sezonie. Pierwszy start teraz znowu będzie mi na koniec czerwca chyba, potem na koniec kwietnia i potem w czerwcu są Mistrzostwa Polski Open, także trzeba odpocząć trochę. Jak? W czerwcu są Mistrzostwa Polski? W czerwcu są Mistrzostwa Polski, ale pierwszy start mamy na koniec kwietnia w Malborku. A powiedz mi, a ty w tym roku na Mastersów już się szykujesz, czy...? No to się szykuję, zobaczymy, czy to zobaczymy. A, to będą, jest ta tajna broń, Mastersów chce wygrać, na zagranicę lecieć. No zobaczymy to wszystko, sezon pokaże, co będzie, nie? Bo ty wiesz, jak to jest, nie? Jak myślisz, kto cię wygra zawody? Szczerze? Myślę, że będzie walka między Oskarem Ziółkowskim i Robertem Cyrwusem, bo widzę, że Robert też się trochę zmienił od ostatnich zawodów, gdzie żeśmy razem startowali w Bojanie, tak? Na Woźb. Myślę, że to będzie między tymi dwoma chłopakami. No myślę, że też tutaj się w końcu odpali Rafał Kobylarz, bo on tutaj już... Rafał już dwa razy się próbował odpalić. Dwa razy. Myślę, że to w końcu zaowocuje. Ale widzę, że chłop się robi... A nie, ostatnim razem jak byliśmy, ta koszulka była luźna, teraz zobaczę, jaka jest nie, jeszcze dalej. Rafał dzisiaj mi znowu powiedział, że jeszcze 3 miesiące. Dobra, zobaczymy, co będzie. Chuj. Kle. A ty? A ja, a co ty? A ja. A ty?
do mnie, że jest dojebany teraz. No to mówię, no wyglądasz fajnie, ale nogi jak bocian. No. Za jaki mordy. Masz, a nie będę, wiesz co, ja to powiem po prostu tak. Wolę się ugryźć w język, niż powiedzieć za dużo tak. Dobra, i tu na plakat. Super. Dziękuję. Wody. Co tam, serduszko? Dawaj, chodź, pewnie, że tak. Możemy poprosić? No. Z rodziny Adamsów, Fester. On jest po prostu rozbawiony. Kolejny zawodnik. Dariusz Bejer z Boże Duchowia. On już objęty serwis 36 lat. On już tutaj wygrywał broń. To było jego pierwsze zwycięstwo. No i zamyka stawkę dzisiejszych zawodów. Boże połami ogon. Bardzo, bardzo znany Górol. Górol nad Górolę. Robert Syrmu. To był tak. Pierdolę w końcu, wpyskisz jak się skończy, kurwa. Życzę super wyników. Puchar Polski, frontmenów, Króliak. Co to znaczy, że ty jesteś Jutge? Jutge? Jutge Gang? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed przyjazdem tutaj żeśmy zawitali do Sopotu, odwiedziliśmy plażę, przywitaliśmy morze. No i wiadomo, to jest świetne morze, trzeba się przywitać. No i co? No, życzymy wszystkim miłej zabawy, a chłopakom bez kontuzji. I zdrówka dla was wszystkich przede wszystkim. Od Awusa. Awus wam życzy dużo zdrowia. Na drodze lecimy dalej, zobaczymy, który z nich będzie najlepszy w tej. Ogólnie szczytny cel, bo zawody zawodami, ale pomagamy chorej dziewczynce. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że ta dziewczynka po prostu dojdzie do siebie, odzyska zdrowie. Nawet się o to dzisiaj pomodlę w nocy. Dla Zosi zależy od ciebie i co opowiesz ludziom o tych rękawicach. Słuchajcie, to są rękawice, w których stoczyłem swoją pierwszą walkę na fejmie. No myślę, że jak komuś tam mogę pomóc, to przekazuję ten dla mnie gadżet na cele charytatywne. Od ilu? Jak najwięcej. No. Stówę zaczynamy, to będzie mało, rozgrzewka. Są dwie. A, to dwie stówy. Dobra. Tak jest. Brawa dla Krzysia. Wielkie brawa, proszę państwa, jego rękawice. Poruchalne, jedyne. Osiem stówek, brawa. Bardzo dobrze, 8 stówek po raz pierwszy. Piątka jest na pewno niewątpliwa, jeden z najmocniejszych strongmanów obecnie. Zawodnik MMA. 9 stów. No i to jest pięknie. Kto na tysiaka w takim wypadku pytamy? Kto jest 150, to jest 50. Rozmieniają się na drobne, nie? Ale jest wyżej, dokładnie. Szanujemy. 1150 po raz pierwszy. 1200, mamy. Mamy 1200, brawo! Czy będzie 1300? Już po te 5 tych to się nie zrzucajmy, już takiej kwoty mamy. Po raz drugi. 1200. Po raz trzeci. Brawa! Brawa! I sobie gratulować i robić zdjęcia. Ja tylko powiem tak, że cieszę się bardzo, że mogłem dołożyć chociaż taki mały gadżet dla naszej tutaj wojowniczki. I taka mała prośba, żeby ktoś ogarnął jasny marker, żeby nie mógł podpisać, bo są czarne. 400! O! I ten pan jakiś śliczny, taki kierunek. Na tą chwilę prowadzi Robert Czerwus, 12 punktów, drugi Oskar Ciułkowski, 10. Później ostra rywalizacja o trzecie miejsce, bo dwóch chłopaków ma po 6, później Rafał 5,5 i ostatni jest Paweł Buzka, 2,5 punktka. Ale to jest dopiero po dwóch konkurencjach, jeszcze trzy konkurencje, także wszystko się może zmienić. Także walczymy dzisiaj na zawodach, z tego co się orientuję, kasy już trochę nazbieraliśmy, także jest fajnie. Przede wszystkim zawody zawodami, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby pomóc tej dziewczynce. Powiem wam szczerze, mogę nawet tu stać jutro, do jutra tu mogę nawet stać, ale żeby przyniosło to spodziewany efekt. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów kanału, cieszę się, że jesteście z nami, cieszę się, że trzymacie naszą stronę.
bo jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy. To mi po prostu daje jeszcze większą moc do działania. Abuz jest z wami, piąteczka, everybody sing the song. Nowy tekst wymyśliłem, zaprezentuję go wam przy najbliższej okazji. Jest mocny. Mody jeszcze chipsika jednego, proszę. Będzie chodził, jak będzie starszy, nie? Am? Dobra, i piona za busem? Dzięki. Dawaj. Spoko, chipsa? Trzeba się jeszcze jednego? Trzeba się. Dzieciaki fajne są, nie? Ja to najbardziej powiem ci, lubię, jak właśnie dzieciaki robią zdjęcia, bo to wiesz, frajda. No jasne, że tak. No gorzej, jak cię dopadnie, wiesz, z 50 pijanych na dyskotece, człowiek. Gościa ostatnio w Zakopanem byłem, w knajpie. Byłem trochę trącony. Gość doszedł do mnie, zaczął głupio gadać, nie? On powiem ci, nawet tak się zastanawiałem, czy go tam, nie wiesz, nie sieknąć, nie? Ale chuj tam położyłem na niego. Ja to jestem, wiesz, amatorem płatków owsianych, to ja to wiesz. Z ryżem w kieszeni nie chodzę. Dla? Agaty. To nie będzie ci wszystko. Może nie. Tak ty, my idziemy, bo ja przecież muszę sędziować. Ty. Idziemy? Ryja mam czystego? Czy w chipsa? Dobra, nigdy nas tu nie było. Widzę, właśnie wszedłem w te wiadomości inne posprawdzać. Patrzę, zostałem oznaczony na zdjęciu. W kółko wzięty. Fajnie, zajebiście. Słuchaj, takiego oznaczenia na zdjęciu to nie widziałem, jak żyje. I ogólnie, jeżeli ogólnie nas oglądasz na kanale, to odezwij się do nas. Brawo, jestem ciekawy, kim jesteś. Od razu pozdrawiam cię serdecznie, bo bardzo nam poprawiłeś humor. Piona, lubię takich ludzi. Super. Pokaż to jeszcze raz. I to jeszcze dajesz. Dajesz, byku. Dzięki. Mogła powiedzieć, jak on przyjdzie, nie? To pani powie, panie kartoflu, oto dla pana pizza, niech pan wpierdol. Nie, on lubi tak, jak się do niego mówi. Pani powie, pani kartoflu. Panie ziemniaczku. Na moją odpowiedzialność. Szanowny panie... Nie, wie pani co, niech pani powie do niego tak, panie doktorze, tutaj dla pana pizza, proszę, smacznego. Naprawdę, bo on mówił kiedyś, że doktorat będzie robił. Doktorat z kartofli, kurde. Jak przyjdzie, to pani powie, panie doktorze, dla pana pizza, proszę. Panie doktorze, pan doktor Radzikowski, jakby, jak to, habilitowany doktor, bo... Panie doktorze, chyba jak oznaczył na zdjęciu, to ludzie, zmęczony jestem już, ale no mistrz świata, takiego oznaczenia na zdjęciu nie widziałem, jak żyje. No. Normalnie, słuchajcie, teraz jeszcze przy okazji łapcie nowy tekst. Nowy tekst to Zaprzestań Jason. Panie doktorze, tak to było? Panie doktorze, pizza na pewno. Śmiej. A jakiś keczupik można? Dla pana doktora? Pan doktor habilitowany Radzikowski. Tak jest. Everybody pomarańcze. Kurde, leżą, a ja tańczę. Może ta, dziewczyny do ciebie piszą jakieś z kanału, coś? Podrywają cię? Dużo. Tak? Poważnie? Bardzo proszę. Dzień, powiedz tak. Dziękuję. Dziękuję. Nie tak, ja cię muszę nauczyć. Musisz powiedzieć tak. Dziękuję. Dziękuję.
Ale jest to dobrze. Jak to powiedziałeś wtedy, jak ten miał te życzenia spaliśmy po francusku tam, to... Je la François, je la fond. François, je la fond. Ja we wszystkich językach mówię, wiesz. U nas był gościu w Głownie, co poszedł do pośredniaka, no nie? Tam jakiś tam wniosek o pracę, wiesz... Jeszcze tutaj jeden podpis. Wiesz, składał, no nie? No i tam wypełniał ankietę, no nie? To nie jest kawał, no nie? No i wypełniał ankietę i tam było ostatnio wykonywany zawód, no nie? A gość? Sorry, się wtrącę. Właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem jego auta. Także... Dziękuję. Dzięki wielkie. Nie wiesz, co popisałem. Dziękuję. I wiesz co, i wiesz co, mojego auta to byś... Zależy, które. Słuchaj, i gość poszedł do pośredniaka, tam wypisuje to podanie o pracę. Jest rubryka. Ostatnio wykonywany zawód, no nie? No i gość wpisał... I gość wpisał nosacz desek, bo mu się ostatnio przypomniało, że ostatnio co robił, gdzie mu zapłacili, to nosił deski na tartaku. I wpisał, nosacz desek wpisał, no. Na temat zawodów, zawody wygrał Robert Cyrwus, drugi Oskar Żółkowski, czyli starcie byłego mistrza Polski z obecnym mistrzem Polski. Trzecie miejsce Darek Wejer, później Rafał Kobylarz, Kuba Szczechowski i Paweł Biskosz. Naprawdę, zawody fajne, zawody zawodami, ale ideą tego całego spotkania, całego przedsięwzięcia była pomoc tej małej Zosi, która cierpi na nieuleczalną chorobę skóry, że mam nadzieję, że to co wszystko zrobiliśmy dzisiaj, to nie pójdzie na marne i dziewczyna będzie miała ten puzeczek. Oczywiście tak, zdrówka dla dziecka, nie ma sprawy, a ja chciałem wam coś jeszcze powiedzieć. Wale 200 za wasze zdrowie, everybody's. No i co, dzień pełen wrażeń, wracamy już do chaty. Tak jest. Właśnie zjadłem pysznego McFlurry. Masz coś do wyrzucenia, jakieś śmieci? Nie mam. Dobrze, to jedziemy do domu. Lecimy do chaty, no i co, do zobaczenia w następnych odcinkach. Zdrowia wam życzę, wszystkiego dobrego, everybody sing the song. Płyta piśniowej, dziękuję. I dziękuję.